Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii genetycznej. Dziś zajmujemy się tu czymś w rodzaju wiedzy tajemnej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia koloru cynamonowego u kotów w ogóle, a jeszcze mniej z istnienia kotów rasy ragdoll w takim kolorze. Kolor cynamonowy to kolor rzadki i trudny do uzyskania, ale bardzo piękny. Możecie przekonać się o tym sami. Zdjęcia ragdoli w tym kolorze zebrałam w filmie, do którego link znajdziecie na górze i na dole. Jeśli chodzi o genetykę, to pamiętacie już na pewno, że za kolor sierści u kotów odpowiadają trzy lokusy, czyli swego rodzaju pojemniki na gen. Zajmując się kolorem cynamonowym, wciąż pozostajemy w pojemniku na geny B, o którym mówiliśmy już w filmach o kotach czarnych i czekoladowych. Lokus ten odpowiada za kształt i rozmiar eumelaniny, czyli czarnego pigmentu. Gen duże B warunkuje powstawanie granulek pigmentu o standardowym kształcie i rozmiarze, a więc odpowiada za występowanie u kotów koloru czarnego. Natomiast pod wpływem działania genu małe B, granulki pigmentu zmniejszają się i przyjmują kształt zbliżony do sferoidy. I tak uzyskujemy kolor brązowy, zwany czekoladowym. Ostatnim genem wpadającym do tego pojemnika jest gen małe BL. Działa on podobnie do genu małe B, ale sprawia, że drobinki pigmentu są jeszcze mniejsze i jeszcze bardziej zniekształcone, przez co kolor włosa przybiera jasnobrązową barwę, zwaną kolorem cynamonowym. Włos kota czarnego pod mikroskopem wygląda więc tak. Ze względu na kształt i rozmiar pigmentu, jego drobinki przylegają do siebie, włos jest więc jednolicie czarny. Zmiana rozmiaru i kształtu granulek pigmentu pod wpływem działania genów BL sprawia, że drobinki przestają szczelnie do siebie przylegać, przez co włos oglądany pod mikroskopem ma nierównomierny kolor o ciepłym tonie, a sierść kota przybiera jasnobrązową barwę, którą nazywamy kolorem cynamonowym. Kolor ten jest tak rzadki, ponieważ małe BL jest recesywne zarówno w stosunku do dużego B, jak i do małego B. Oznacza to, że aby uzyskać kota cynamonowego, musimy ominąć absolutnie wszystkie inne geny wpadające do pojemnika na geny B. Kot jest cynamonowy tylko wtedy, kiedy odziedziczy po rodzicach dwa geny małe BL. W tym momencie zwykle przechodzę do opisu koloru w standardach rasy ragdoll, ale dzisiaj nie będę miała z tym dużo roboty. Bo choć ragdole cynamonowe to już nie taka nowość, wszak pierwsze prace nad wprowadzeniem tego koloru do rasy ragdoll rozpoczęły się już około 2010 roku, to wciąż jeszcze nie znajdziemy opisu tego koloru w żadnym ze standardów organizacji zrzeszonych w WCC. Która będzie pierwsza? Czas pokaże. A dzisiejszy hashtag dla uważnych to TikTok. Jeśli cynamonowe koty to wiedza tajemna, to w przyszłym tygodniu zajmować się będziemy wiedzą jeszcze bardziej tajemną. Mowa będzie o ragdolach w kolorze płowym. Do usłyszenia.